Cześć, dziś nieco innej scenerii, bo w Level Up olsztyńskim klubie, w którym mam przyjemność pracować ze swoimi klientami i pogadamy o tym nie jak, ale dlaczego warto pracować nad mięśniami core, dlaczego jest to takie istotne. Pierwsza rzecz to oczywiście kwestia stabilizacji tułowia i za tą stabilizację odpowiadają przede wszystkim mięśnie z grupy lokalnej, w których w skład wchodzi dno miednicy, mięsień wielodzienny, mięsień poprzeczny brzucha oraz przepona. Warto pamiętać, że przepona jest przede wszystkim mięśniem oddechowym, natomiast na skutek zaburzenia swojej funkcji przechodzi w stan mięśnia bardziej posturalnego. Te mięśnie nie odpowiadają za ruch, one są aktywne praktycznie przez cały czas, kiedy pracujemy w chodzie, stojąc, siedząc itd. Natomiast trzeba też pamiętać, że zarówno ich zaburzona funkcja będzie wpływała na zaburzenia strukturalne, które potem niestety nie pozwolą właściwie przywrócić funkcji tych mięśni, ale także odwrotnie, wszelkie zjawiska środowiskowe, czynniki środowiskowe mogą wpływać na zaburzenia strukturalne, które wpłyną znowu na zaburzenia funkcji mięśni lokalnych core i wtedy raczej nie będziemy mówili o stabilności tułowia, a niestety o jego niestabilności. Druga rzecz ważna ze względu na wykonywany przez nas ruch jest taka, że mięśnie core stanowią swego rodzaju silnik napędowy do ruchów koniczyn. Dowiedziono, że dosłownie kilka milisekund przed ruchem koniczyny następuje aktywacja mięśni core. Natomiast musimy znowu wrócić do punktu pierwszego i pamiętać, że chodzi tu o idealny świat, a niestety on taki nie jest. I te wady postawy, zaburzenia strukturalne istnieją, wobec czego istnieją także zaburzenia funkcji mięśni core, zatem ta aktywacja przed ruchem koniczyny niestety nie zawsze będzie taka książkowa, wobec czego może się zdarzyć, że będziemy musieli niestety przez jakiś czas zapomnieć o efektywnym ruchu wyciskania, wiosłowania, przysiadu czy pracy w biodrze. I rzecz numer 3, czyli stabilizacja dynamiczna, która jest zdolnością do wykorzystania siły i wytrzymałości mięśni stabilizujących w ruchu wielopłaszczyznowym. Za stabilizację dynamiczną odpowiadają zarówno mięśnie lokalne, czyli te posturalne, jak i mięśnie globalne, które raczej wprawiają nasze ciało w ruch. I chodzi tu przede wszystkim o mięsień prosty brzucha, mięśnie skośne czy najszerszy grzbietu, które stanowią swego rodzaju zbroję. Ta stabilizacja dynamiczna będzie przede wszystkim istotna we wszelkich dyscyplinach sportowych. Ja za przykład lubię podawać tenisistów, ponieważ w ich przypadku następuje bardzo dużo ruchów skrętnych. Dodając do tego jeszcze ruch rakietą, odbicie piłeczki, która nadlatuje z naprzeciwka, siły, które oddziaływują na kręgosłup w tym skręcie są naprawdę znaczne, dlatego właściwa praca mięśni lokalnych, jak i globalnych, które wprawiają nasze ciało w ruch, będzie niezwykle istotna. I nie tyczy się to tylko i wyłącznie tenisa, ale tak naprawdę każdej innej dyscypliny sportowej, w której występuje ruch wielopłaszczyznowych, a raczej sport ma to do siebie, że mamy ten ruch w wielu kierunkach. Podałem zatem 3 czynniki, dla których warto pracować nad mięśniami core. Jeżeli ktoś powie, że chodzi tylko i wyłącznie o stabilizację tułowia, to przypomnijcie mu te 2 pozostałe punkty, o których wspomniałem. Mam nadzieję, że ten film był przydatny, że nowa lokalizacja, w której zacząłem nagrywać, także fajnie się przyjmie. Jeśli ten film się spodobał, to oczywiście przypomnę o lajku, o subskrypcji i zaznaczeniu dzwoneczka, tak żeby być na bieżąco z nowymi filmami, też właśnie z tej lokalizacji. Proszę także o komentarze, byśmy pogadali sobie na temat, o którym dziś nagrałem film. I do zobaczenia w kolejnym filmie, do zobaczenia w Level Up następnym razem. Cześć!